Chodzenie w butach na wysokich obcasach sprzyja nie tylko zniekształceniom stopy, ale może przyczyniać się także do powstawania celulitu, żylaków, bólów i zniekształceń kręgosłupa, obręczy miednicowej i barkowej, a nawet bólu głowy. Sam wiele razy zastanawiałem się, idąc czy to na przystanek, czy do parku, czy na spacer, czy do sklepu, co powoduje, że kobiety postanawiają ubrać buty na wysokim obcasie, kiedy nie potrafią na nich chodzić. Kobieta, nieumiejętnie chodząca na obcasach, wysyła facetom jasny sygnał: bierz mnie, bo i tak nie ucieknę. Ja rozumiem, że jak taka kobieta ma faceta, to może go kręci to, że ona chodzi w butach na wysokim obcasie, ale naprawdę odpalenie YouTube'a i wpisanie, jak chodzić na obcasie, lub jak chodzić w butach na wysokim obcasie, lub jak nie wyglądać jak koczkoda na ulicy, naprawdę nie jest tak czasochłonne, a może zaoszczędzić wstydu. Owszem, można iść zawsze w zaparte, i próbować. I znowu. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, jak kobieta wybierze sobie buty, które są na wysokim obcasie i są rozmiar za małe. Zwłaszcza jak i palce wyślizgują się jak szpony z przodu. To też jest dziwne. Takie trochę creepy. Spoko. Oczywiście nikogo nie krytykuję. Jeżeli ktoś chce chodzić w takich butach, jego sprawa. Oczywiście. Jeżeli jednak nie chcesz wyglądać dziwnie na ulicy, a ludzie to zauważają, to poświęć chwilę i po prostu poszukaj jakiegoś tutoriala, poradnika czy czegokolwiek. Rady mamy siostry, babci, ciotki i kanarka sąsiada eee, o poradę, jak chodzić w takim obuwiu, albo po prostu chodźcie w wygodnym obuwiu, a nie wysilajcie się na udawanie modelki na wybiegu, bo to i tak nie działa. Jeżeli macie jakieś ciekawe przemyślenia lub uwagi, którymi chcielibyście się ze mną podzielić odnośnie tego tematu, to zapraszam śmiało do komentowania tutaj poniżej lub na facebooku. Adresy do wszystkich serwisów, gdzie możecie mnie znaleźć, są podane w opisie do każdego mojego filmiku. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam również do obejrzenia moich pozostałych filmów. Cześć.